Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, bo to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. To zapraszam najmłodszych tutaj na środek. Trochę porozmawiamy o tej dzisiejszej Ewangelii. Co to Pan Jezus dzisiaj do nas mówi? Ale zanim o tym powiemy, no to można powiedzieć inny temat. Jeszcze nam tydzień czego został? O. Szkoły. Bardzo dobrze, już nawet nie cały tydzień. O, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, no i piątek już idziemy po świadectwa, co nie? Niektórzy z czerwonym paskiem, niektórzy może jeszcze nie, może w przyszłym roku, ale właśnie już ostatnie dni szkoły nam zostały. No i kończy się piątek szkoła i to się zaczyna. No, pragniony czas, czyli? Wakacje. Bardzo dobrze. Czas wakacji. No właśnie, wakacje to czas, w którym właśnie wolni od szkoły. Mamy obowiązków szkolnych, więc możemy gdzieś sobie pojechać. Niektórzy może pojadą na jakieś kolonie, obozy, może gdzieś do dziadka, babci, gdzieś do rodziny. No pewnie w różne miejsca będziemy się rozjeżdżać na wakacje, co nie? Kto gdzieś wyjeżdża? Już ma jakieś plany? Ręka do góry? O, niektórzy już mają. No właśnie, że już tam zaplanowane trochę wakacje, a niektórzy pewnie jeszcze będą planowane, gdzie będą wyjeżdżać. No właśnie, czekają nas różne podróże. Będziemy spotykać różnych ludzi.
No i właśnie, tu wracamy do dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus dzisiaj powołał kogo? 12 uczniów, a dokładnie jak oni się nazywają, taki 12 z 12. Takie szczególne grono. Apostołów. Bardzo dobrze. Powołuje dzisiaj właśnie spośród swoich uczniów taką szczególną dwunastkę. Apostołów. No i mieliśmy wymienione ich imiona, nie? Po kolei wszyscy, którzy w tym gronie się znaleźli. No właśnie, szczególni, tacy najbliżsi, może być współpracownicy Pana Jezusa. No i po tym, jak Pan Jezus ich wybrał, to jakie dał im zadanie? Kto pamięta? No, sięgamy do pamięci. Co to tam Jezus im, Pan Jezus im powiedział? Idźcie i głoście, że blisko jest już, co? Królestwo? No, Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie. No właśnie, apostołowie mają iść i głosić, że bliskie jest już Królestwo Boże. No właśnie, dostają szczególne zadanie. Mają mówić, że Pan Bóg jest blisko nas, że Jego Królestwo właśnie już tu na tym świecie się dzięki Nim, dzięki Panu Jezusowi i dzięki nauczaniu apostołów już buduje. No właśnie, ale to zadanie dane kiedyś apostołom, można powiedzieć, nie wygasło wraz z nimi, ale jest cały czas aktualne. Cały czas to Boże Królestwo, można powiedzieć, między nami jest. My mamy je budować, mamy o nim mówić. Bo tak jak kiedyś powołał apostołów Pan Jezus, każdego po imieniu, tak wzywa dzisiaj każdego z nas, też po imieniu. Piotrze, Kasiu, Zosio i tak dalej, jesteś moim apostołem, moją apostołką. Głoś moje królestwo. No właśnie, to jest nasze zadanie. Mamy być apostołami Pana Jezusa, więc tymi, którzy będą mówić: mam w swoim sercu Pana Jezusa. Żyję tym Panem Jezusem. Chcę tego Pana Jezusa przekazywać dalej. I to jest właśnie takie nasze szczególne zadanie, może na ten czas wakacji, który przed nami. No bo będziemy w różnych miejscach, trochę innych niż na co dzień. Będziemy spotykać różnych ludzi. I właśnie dzięki nam ci ludzie może na nowo poznają Chrystusa, bo może kiedyś wierzyli w Pana Boga, wierzyli w Chrystusa, ale gdzieś o Nim zapomnieli. I może dzięki właśnie naszemu słowu, temu, że zobaczą na przykład, że się modlimy, że jesteśmy w niedzielę na Eucharystii, ktoś sobie przypomni. A właśnie, po co on tam idzie do tego kościoła? Po co on się modli? No tam chyba ktoś na niego czeka, ktoś się chce z nim spotkać. A tym kimś jest Pan Jezus. I właśnie dzisiaj Pan Jezus daje nam takie zadanie. Idźcie i głoście, że bliskie jest Królestwo Niebieskie. To zadanie jest dane każdemu z nas. Bo każdy z nas jest apostołem. Jest apostołką Pana Jezusa. Mamy głosić, że Chrystus jest cały czas obecny. Obecny szczególnie tu, czyli w Kościele, w Eucharystii, w Komunii Świętej. Ale jest obecny też wtedy, kiedy z Nim rozmawiamy na modlitwie. Jest obecny wtedy, kiedy robimy dobre uczynki. No właśnie, bo to też jest takie świadectwo, że żyjemy Bożymi przykazaniami, a zwłaszcza tym najważniejszym, które jest przykazanie, jakie? Miłości. Bardzo dobrze. Przykazanie miłości. To jest najważniejsze przykazanie. Że mamy się wzajemnie miłować.
to właśnie, kiedy pokazujemy naszym życiem, to pokazujemy właśnie Pana Jezusa. No bo przecież Pan Jezus jest miłością. On nasze serca miłością napełnia. Po to, żebyśmy później tym dzielili się z innymi. Dlatego zapamiętajmy sobie właśnie na te wakacje, które przed nami. Właśnie te słowa Pana Jezusa, że mamy iść i Go głosić. Mamy głosić Jego miłość, Jego dobroć. Mamy głosić, że Jego Królestwo jest pośród nas. Że On każdego z nas zaprasza po imieniu do spotkania z Nim. A jeżeli właśnie swoim przykładem będziemy dawać takie dobre świadectwo, będziemy tego Chrystusa głosić, to zobaczycie, że wielu ludzi dzięki nam na nowo w swoim sercu Pana Jezusa odnajdzie. I tego sobie i Wam na ten czas wakacji życzę. Amen.